W niedzielę 1 września park Jana Pawła II, papieża pielgrzyma w Łomży, zmienił się w tętniące życiem centrum zabawy i wspólnoty podczas pikniku, który zakończył cykl imprez w ramach projektu Łomżyńskie Wakacje. W godzinach od 13 do 18 mieszkańcy i goście mogli korzystać z bogatego programu atrakcji, które zadowoliły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Stoisk dzisiaj jest sporo, mamy przede wszystkim stoisko gastronomiczne z pysznym jedzeniem, mamy Voice and Music, szkoła estradowa, taki nowy twór w Łomży, bardzo ciekawy, oferta super. Mamy namioty z kursami, szkoleniami, grupa ratownicza Nadzieja robi pokazy pierwszej pomocy z użyciem fantomów. Była komenda miejska policji w Łomży z pokazem tresury psów tak zwanych pracujących. Mieliśmy rewelacyjne piana party, mamy darmowe dmuchańce dla dzieci i kupę innych ciekawych atrakcji. Dla każdego coś fajnego, dla tych starszych, dla tych młodszych też. Dla najmłodszych przygotowano bezpłatne dmuchańce, ściankę wspinaczkową oraz malowanie twarzy. Dzieci mogły także bawić się w kąpieli pianowej, co dostarczyło im mnóstwo radości i śmiechu. Na terenie pikniku znalazły się również gokarty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wata cukrowa sprawiała, że słodkości były na wyciągnięcie ręki. W programie znalazły się także stoiska z kiermaszem książek i gier, które przyciągnęły miłośników literatury i zabawy. Możemy sobie wybrać fajne książki, zabawki, gry, filmy na płytach. Wszystko, co nam ludzie ofiarowali, ludzie dobrego serca, zbiórki były w naszych miejskich bibliotekach. I teraz my to wszystko oddajemy za ofiarę serca. Ludzie mają tak wielkie serca, takie ofiary mamy w puszkach, że serce rośnie. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z oferty gastronomicznej, w tym ciepłych kiełbasek z grilla oraz szerokiego wyboru słodkości. Smaki te uzupełniały ofertę pikniku, tworząc pełen smaków i aromatów festyn. Nie zabrakło również muzycznych emocji. Na scenie odbywały się koncerty, które dostarczały uczestnikom muzycznych przeżyć i wspólnej zabawy. Muzyka wprowadziła w radosny nastrój i dodała energii całemu wydarzeniu. Wojsko również miało swoje stoisko, gdzie zaprezentowało różne aspekty swojej działalności. Uczestnicy mogli zobaczyć sprzęt wojskowy oraz dowiedzieć się więcej o pracy służb mundurowych. Swoje stoiska zaprezentowali również lokalni przedsiębiorcy. Tak, działamy równo roczek. We wrześniu obchodzimy pierwszą rocznicę naszej działalności i akurat możemy dzisiaj tutaj spędzić fantastyczny czas w niedzielne popołudnie na tej imprezie. Nasza pracownia zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, kształceniem muzyki. Na ten moment mamy około 90 uczniów i są to uczniowie, którzy uczą się gry na instrumentach, uczą się śpiewu. W ciągu poprzedniego roku mieliśmy kilka imprez, wydarzeń, koncertów, gdzie tutaj nasi mieszkańcy Łomży mogli nas posłuchać, zobaczyć. Nasi uczniowie bardzo często po raz pierwszy mają jakikolwiek związek z muzyką. Są również uczniowie, którzy tutaj przychodzą, żeby już rozwijać swoje zainteresowania, które gdzieś tam kiedyś rozpoczęli. W trakcie pikniku prowadzona była zbiórka funduszy dla 2-letniej Klary Gałązki, która zmaga się z nowotworem. Widzimy się na pikniku z okazji pożegnania wakacji, które organizuje miasto Łomża, a przy okazji udało się tę imprezę połączyć z piknikiem charytatywnym dla Klary. Myślę, że małą Klarę każdy zna, to dosyć głośna zbiórka w Polsce, zbierają kilka milionów rodzice na leczenie dziecka ze nowotworem złośliwym. No, kwota do zebrania straszna, ale z dobrych wiadomości to tą kwotę główną udało się zebrać. Te imprezy, które są dzisiaj, to są takie imprezy wspierające, żeby pokryć dalsze koszty leczenia, podróży i tak dalej. Mamy kupę licytacji, bardzo fajne nagrody rzeczowe, które przekazali nasi sponsorzy. Ludzie chętnie biorą udział w tych licytacjach. Były gry sportowe, były i są dalej hulajnogi elektryczne, biżuteria, jakieś kryształy. Impreza fajna, atmosfera fajna, ludzi sporo, także fajnie, że udało się to zorganizować i połączyć. I dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału. Uczestnicy wydarzenia hojnie wspierali akcję, a ich zaangażowanie miało ogromne znaczenie dla małej dziewczynki i jej rodziny. Historia Klary, która jest po 8 dawce chemii i dzielnie znosiła trudności leczenia, wzruszyła wielu obecnych. Po każdym cyklu chemii Klara musiała przechodzić szereg kontrolnych badań, a jej tata z ogromną troską starał się pocieszać ją w trudnych chwilach. Klara czeka na przeszczep. Najpierw będzie usunięty guz, później będzie przeszczep szpiku. Udało się pobrać szpik od niej własny, więc nie ma ryzyka odrzucenia najprawdopodobniej. No i potem wylot do Stanów na szczepionkę, która zapobiegnie wznowie tej paskudnej choroby. To będzie kilka pewnie podróży. No i czekamy na zdrowie. I czekamy na chętnych, którzy zostawią nam parę groszy. Piknik w parku Jana Pawła II okazał się nie tylko udaną zabawą, ale także ważnym wydarzeniem charytatywnym. Społeczność lokalna po raz kolejny pokazała, jak ważna jest solidarność i wspólne działanie na rzecz potrzebujących.